Czołem wszystkim, RetroSektor kłania się z tej strony. Dzisiaj zrobimy rozpakowanie przesyłki, w której znajdują się gry na Nintendo Entertainment System oraz na Super Nintendo. Pewien gościu, z tego co mi wiadomo, wyprzedawał swoją kolekcję, chociaż nie do końca swoją kolekcję. Gość po prostu znalazł kilkanaście gier, no i postanowił to sprzedać. Mi udało się to zakupić, więc myślę, że wszyscy są zadowoleni, a w szczególności ja, ponieważ w środku znajduje się całkiem przyzwoity klasyk wydany na Super Nintendo, o którego nie tak łatwo w obecnym czasie. Każda z tych gier to po prostu kartridż, nie posiada instrukcji, ani nie posiada oryginalnego pudełka kartonowego, co mi w zupełności nie przeszkadza. Z tego co mi też wiadomo, tak prowizorycznie wyliczyłem, że wartość tych gier to coś ponad 200 funtów, a ja za to zapłaciłem o wiele, 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 wiele mniej. Przejdziemy od razu może do rozpakowania, nie ma co się z tym tutaj bawić i cackać. Powiedzmy, że gościu nawet się postarał z tym pakunkiem. No, powiedzmy, że nawet nieźle. Z tego co też mi wiadomo, gość nie miał na czym przetestować tych gier, więc to też jest jedna wielka niewiadoma, czy to wciąż będzie na chodzie. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Jedna poduszka, druga poduszka foliowa. O, może będziemy to robić tak. Pierwsza cholernie brudna gra, będzie co czyścić, to F-Zero na Super Nintendo. No, tego to ja się nie spodziewałem, że to aż tak tragicznie będzie wyglądać. Oby działało. Oby to cholerstwo działało. Dobra, mamy F-Zero. Tutaj jest NBA Jam. Tu już jest troszeczkę lepiej. O, tutaj jest gra, na której mi właśnie cholernie zależało. Jest to Terranigma. I to jest gra... Tutaj jakiś zoom idzie zrobić konkretny, czy nie? Na tej kamerce. O, może lepiej tak. I to jest gra wydana na Wielką Brytanię. Można bez problemu natknąć się na tą grę na przykład na Allegro i ludzie to wyprzedają za jakieś śmieszne pieniądze, 50 czy tam 70 zł, ale gra jest w wersji niemieckiej i w sumie dla mnie to byłoby masakrycznie niegrywalne. Natomiast już ten sam tytuł wydany na przykład w Wielkiej Brytanii, zawierający angielską i wersję językową, kosztuje troszeczkę więcej, bo coś około 100 funtów płaci się za sam kartridż, więc maksymalnie rewelacyjnie ten zakup się opłacił, no pod warunkiem, że gra jest na chodzie. I z tego co mi wiadomo, w środku powinna na płytce znajdować się bateria i też to sobie za chwilę rozkręcimy, zobaczymy jak to się będzie miało. Wiecie co, to zbliżenie może troszkę się oddali, tak? Tu jest Street Fighter 2, japońska wersja, obudowa jest troszkę odłamana, tego w ogóle nie potrzebuję, nie wiem czy to z tego coś się zrobi, może jakiegoś reprosika, a dobra. Lecimy dalej, co my tutaj mamy, Super Mario Kart, też ten stan nie jest najlepszy, tu brakuje kawałka etykiety. No, też europejska wersja. Dobra. Tu mamy jakiś liścik miłosny. Nic istotnego. Kolejna gra, też tragiczny stan, to Power Rangers. Dalej, Kirby's Dream Course, też troszkę brakuje etykiety, też gra jest troszkę zabrudzona. No tak wyglądają gry, które przez wiele, wiele lat po prostu
gdzieś tam leżały, nic się z tym nie działo. Jest Donkey Kong Country, część pierwsza. Fajnie, tu nawet stan nie jest taki tragiczny. Kolejna gierka to Donkey Kong Country, część druga. Kolejna porcja gier to już gry na NES-a. Jest Pac-Man. To wygląda przyzwoicie. Jest Bugs Bunny Blowout. Tu coś lata. Chyba kawałek obudowy się ułamał, albo jakiś śmieć tam wleciał. A nie, to jest po prostu piach. Czy coś. Dobra, Super Mario 2. Uwielbiam tę grę. O, tu jest troszkę też ta etykieta uszkodzona. Słabiutko. I jeszcze coś? A, jeszcze dwie gry. Jest Duck Hunt. I ostatnia gra, która tutaj się znajduje, to Ski or Die. Mhm. Czyli to będą jakieś zawody śnieżne, snowboard, narty i tym podobne sprawy. A więc tu jest PAL A, wydane w tym regionie. Tu jest UK version. Dobra, też PAL A. Też jest UK version. Tu jest wersja amerykańska, bo znaczek, ten seal quality od Nintendo jest troszkę taki bardziej jajowaty, a nie okrągły. Dobra, pierwsze co sobie zrobimy, to które gry mogą tutaj zawierać baterie? Z całą pewnością Terranigma, to się rozkręci, szybko sprawdzi. Podejrzewam, że Mario Kart. To na pewno nie, to na pewno nie. F-Zero, podejrzewam, że nie. I Kirby's też może zawierać baterie. Troszkę sobie oddalimy. Zobaczmy, jak to się ma, ponieważ ostatnio zakupiłem sobie Metroida, takie przybliżenie, Fusion, europejska wersja, oczywiście oryginałek. Tu może będzie widać wybity numer. Chyba widać tylko zerówkę. To powiem wam, że do tej pory zazwyczaj rzadko rozkręcałem gry i sprawdzałem, jak to się ma w środku. Ale od tego czasu, jak to do mnie trafiło, jeszcze nie miałem czasu nic z tym zrobić, ale na szczęście gra jest na chodzie. Zobaczcie, co tu się stało. Bateria po prostu wywaliła całkowicie. Widać, co tu się dzieje, ale z drugiej strony jest jeszcze lepiej. Chciałbym to tak lekko podważyć. O. Z tej strony jest jeszcze lepiej. Tak można po prostu wdepnąć i nabyć grę. I tak można po prostu się tym bawić, nawet nie wiedząc, co się dzieje w środku. Dlatego każda gra, jaka wam wpada, a macie podejrzenie, że jest bateria, jest możliwość zapisu stanu gry, sprawdźcie, jak to wygląda w środku. Mam nadzieję, że ta Terranigma będzie na chodzie. Dobra, rozkręćmy sobie ten kartridż. Zobaczmy, jak to się ma w środku. Nie wiadomo też, jak to było przechowywane. W sumie w mojej kolekcji gier chyba pierwszy raz spotykam się z rozlaną baterią w jakimś kartridżu. Wiecie, nie przypominam sobie, bym miał takie zdarzenie wcześniej. Jest ok. Fajnie. Zaraz to sobie sprawdzimy. Przygotowałem też konsolkę Retro Duo Portable.
Akurat się ładuje, bo była bateria na wyczerpaniu. Tutaj jest ten sprzęcik. Widać, nie widać. A już pewnie się naładowało. Pół godzinki się ładowało. Zaraz coś się odpali za pośrednictwem tego sprzętu. Zobaczymy jeszcze, jak się ma Mario Kart w środku. Chociaż ten Retro Duo Portable, on, jeżeli gra jest zabezpieczona przez ten układ CIC, on się chyba tak zwał, to nie odpala wszystkich gier. Niestety. O, tu jest OK. Niestety tych zabezpieczonych gier nie będzie w stanie odpalić. Po prostu tak jakbyśmy, będzie ten sam komunikat, jakbyśmy chcieli odpalić wersję PAL-owską danej gry na konsoli wersji NTSC ze Stanów czy też z Japonii. Zobaczymy. Może coś się powinno odpalić. Tu też na pewno jest bateria, bo ten cartridge czuję, że jest troszeczkę cięższy. No, w całości. Ostatecznie jak coś, wymiana baterii nie jest taka trudna, to z tym można sobie poradzić bez problemu. No właśnie. Dobra, to na chwilę obecną tyle wiemy, co jest grane. Spróbujmy sobie odpalić tą Teranigmę. Wiecie co, ja może zrobię małą przerwę. Po prostu te kontakty troszkę wyczyszczę i już przejdziemy do odpalenia jakichś z tych gier. Na pierwszy ogień lecimy z grą Teranigma. Zobaczmy, czy ten stary cartridge daje jakieś oznaki życia. A, to czego się obawiałem. Niestety nie jesteśmy w stanie odpalić gry Teranigma za pośrednictwem Retro Duo Portable, ponieważ została wykryta różnica regionu i dupa blada. Ale to potem sobie sprawdzę na Super Nintendo. Tak, Teranigma w Europie została wydana przez Nintendo w 96 roku, dokładnie to było 19 grudnia, dwa dni przed moją 18 i większość gier wydana ze stajni Nintendo niestety ma tę przypadłość, że nie będzie odpalać się na Retro Duo Portable. A jakby ktoś nie wiedział, Teranigma to gra action RPG, jest to jedna z trzech części nieoficjalnej trylogii, w co w skład wchodzi jeszcze Soul Blazer, bardzo trudny do zdobycia tytuł i też w cenie. I jeszcze jest Illusion of Time, którą akurat posiadam w wersji pełnej. To znaczy nie, nie ma mapy, powinna być mapa, a tej mapki tutaj nie ma. No ale, a nie, jest mapka, patrzcie, nawet zapomniałem, to w innej grze nie mam mapki. Tu ktoś sobie postawił jakiś napój, jeszcze jest odbity ślad, tak więc, a nie mam mapki przy Secret of Mana, ale ta instrukcja też jest zdewastowana troszeczkę. Tu jest jeszcze pieczątka sklepu, gdzie to tam kiedyś trafiło. Telford. Dobra. No, to jeszcze trzeba by zawalczyć o Soul Blazera, no ale prawdopodobnie graniczy to z cudem. Polecimy sobie teraz może Super Mario Kart. Też jest gra wydana przez Nintendo. Może się nie odpalić. A nie, odpala się, ponieważ prawdopodobnie jeden z wcześniejszych tytułów. I tutaj nie ma tego zabezpieczenia. Spróbujmy sobie odpalić jakiś szybki szpil. A niech będzie ten żółwik. Dobra, to na 99% ta Teranigma będzie na chodzie. A, ten przycisk. Pytanie tylko, wiecie, czy bateria wciąż trzyma sejwy.
Jak coś, wymiana nie jest aż tak skomplikowana. No. Wydaje się być wszystko w porządku. Dobra, to lecimy z kolejną grą. Teraz sobie odpalimy Kirby's Dream Course. Co tutaj nam się wyświetli? A, też jest ta blokada wykryta, więc tego nie odpalimy. Donkey Kong Country, część druga. Dupa blada, to samo. Zobaczmy co z Power Rangers. Cisza na planie. Strasznie ciasno wchodzi. Coś jest nie tak. Może trzeba troszkę lepiej to wyczyścić. Ten port. Dobra, do trzech razy próba. Nie odpaliło. Donkey Kong Country, część pierwsza. Też echo. Druga próba. I ostatnia próba. Jeszcze i tak to będę sobie sprawdzać na Super Nintendo, więc jeszcze to drugi raz spróbuję przeczyścić, więc się sprawa okaże. No. To nam się odpaliło. NBA Jam. No, to na pewno będzie już śmigać w porządku. I F-Zero. Też echo na sali. Dobra, mniejsza o to. Jeszcze poleci to Super Nintendo. Właśnie zakończyłem test tych wszystkich kartridżów z grami na Super Nintendo, ale to już tradycyjnie na konsoli stacjonarnej. Tu odpala się Terranigma. Jak się okazuje, kartridż wciąż jest na chodzie, co cieszy mnie niezmiernie. Wiecie co, może przeskoczymy sobie ten początek. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. A! Widzę, że bateria wciąż trzyma zapisy. Bardzo fajnie. Mamy do wyboru trzy zapisy. Jeśli chodzi o te gry, to nigdy wcześniej nie grałem w Power Rangers. Jest to taki chodzony beat'em up. Troszeczkę pograłem, powiem wam, że gra jest naprawdę fantastyczna. Fajnie się to ogrywa. Kirby's Dream Course to akurat znałem wcześniej z wydania klasycznej edycji Super Nintendo, miniaturki. No Donkey Kongi to akurat zostało mi sprezentowane jakiś czas temu przez Lucynę. W NBA Jam nigdy nie grałem, w F-Zerówkę też grałem na klasycznej edycji Super Nintendo. No i Mario Kart identycznie. Jak F-Zero, Street Fighterka miałem akurat, tam komuś rozdałem, no ale to w takim stanie niezbyt dobrze było komuś by wręczyć. Tak więc ten kartridż prawdopodobnie, może z niego się zrobi coś jeszcze ciekawego. Zobaczymy, bo akurat tego Street Fightera mam w wersji europejskiej. No i tutaj wielka zagadka, którą dzisiaj będę sobie ogrywać, to Terranigma, która nigdy nie ukazała się w Stanach. Tak więc to jest nasz europejski i japoński ekskluzyw. O, widzę, że tutaj wylądowaliśmy w jakiejś noclegowni czy tawernie. Wiecie co, wyjdźmy może sobie na miasto. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Piękna graficzka, po prostu poezja dla oczu, a tu wyszliśmy z mapki.
na mapkę świata. Gdzieś można wejść. Portowa kraina. No widzę, że melodyjnie zostało to bardzo starannie przygotowane. Muzyczki brzmią fantastycznie. Tu już centrum miasta. Przejdziemy przez mostek. Nie, no myślałem, że tu możemy pomachać jakimś mieczykiem czy coś, ale widocznie nie jesteśmy w odpowiedniej części mapy, by tak było. Dobra, wszystkie gry są sprawne, w szczególności Terranigma, co mnie niezmiernie cieszy. No i cała reszta, nie? Moim zdaniem zakup się opłacił. Tym bardziej, że większość z tych gier wzbogaci moją kolekcję. To, że nie ma instrukcji, to, że nie ma pudełek, w ogóle mnie nie martwi. Jak się ostatnio zdążyłem przekonać o tym, bo zauważyłem, że można bez problemu po prostu zamówić sobie, no nie oryginalnego, ale reprodukcję pudełka, na przykład z gry F-Zero, z Mario Kart, czy też każdej innej. Ludzie wykonują takie sobie oto robótki i wyprzedają te boksy za naprawdę niewysokie pieniądze, tak więc w razie czego, jakby się chciało, bez problemu można takiego boksa sobie załatwić, co naprawdę nie kosztuje wiele, a wykonanie jest, z tego co czytałem w opisach ludzi, którzy zakupili te boksy, bardzo staranne i być może za jakiś czas skuszę się na jakiegoś boksa, zobaczymy jak taki boksik się prezentuje, jak to zostało wykonane. A na chwilę obecną ja się żegnam. Trzymajcie się, na razie. Cześć.